czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem i dziekanem, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej odpustowej uroczystości świętego Bartłomieja Apostoła, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Niewiele wiemy na podstawie Ewangelii o życiu Natanaela, zwanego także Bartłomiejem. Poza właściwie tą sceną, którą nam przekazał w swojej Ewangelii, w jej pierwszym rozdziale, święty Jan Apostoł. Znamienne były najpierw słowa Filipa, skierowane do Bartłomieja. Ujrzeliśmy i znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Znaleźliśmy kogoś, kto był zapowiedziany przez proroków. Znaleźliśmy Mesjasza Pańskiego, który przywróci dziecięstwo Boże wszystkim tym, którzy je utracili, wszystkim ludziom, którzy je utracili na skutek grzechu Adama. I reakcja Natanaela. Być może powiedział przysłowie, wskazujące jednakże na to, że Nazaret w ówczesnej świadomości społecznej synów Izraela nie cieszył się najlepszą sławą. Wiemy, są takie miasta, takie miejscowości, które przysłowiowo są oceniane negatywnie, czasem z takim przymrużeniem oka, lekceważąco. Coś takiego powiedział Natanael. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? I odpowiedź Filipa, niezwykle ważna, niezwykle głęboka. Chodź i zobacz. Przekonaj się sam. Nie ulegaj jakimś uprzedzeniom. Zobacz. Doświadcz Chrystusa. I Natanael posłuchał Filipa i udał się razem z nim w stronę Jezusa. A Pan Jezus jakby uprzedził te wątpliwości, które targały sercem Natanaela i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Jakaś wspaniała pochwała prawości wewnętrznej Natanaela. Prawości, która najpierw musiała być w samym jego sumieniu, czystym i szlachetnym. Rzeczą oczywistą jest, że tylko Bóg zna prawdę zawartą w naszych sumieniach. I na podstawie naszych sumień jedynie Bóg nas może dogłębnie ocenić. I stąd zdumienie Natanaela, skąd ty mnie znasz? Na jakiej podstawie tak mnie wspaniale oceniasz? I odpowiedź Pana Jezusa, której treści my do końca nie znamy. Jakaś tajemnica, która zaistniała między Jezusem a Natanaelem. Mistrz z Nazaretu powiedział: widziałem ciebie, zanim ciebie zawołał Filip, pod drzewem figowym. Co się pod tym drzewem figowym wydarzyło? Nikt z nas nie wie po dzień dzisiejszy. A musiało wydarzyć się coś, co było tajemnicą serca Natanaela, tajemnicą, którą oczywiście Pan Jezus jako Boży Syn znał. Może się modlił? Może czynił jakieś śluby wobec Boga? Może
swoim gorącym, młodzieńczym sercem także prosił, żeby wreszcie wypełniły się czasy i zstąpił Mesjasz, Syn Boży, na ziemię. Tego nie wiemy, ale wiemy, że coś przełamało się w sercu Natanaela, bo wyznał wiarę w to, kim naprawdę Pan Jezus jest. Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Niezwykłe wyznanie. Na podstawie tylko tego, co Pan Jezus powiedział, widziałem Ciebie pod drzewem figowym, naraz takie przejmujące i dogłębne wyznanie wiary w to, kim naprawdę Pan Jezus przychodzący z Nazaretu jest. Syn Boży, Król Izraela. Znamy zazwyczaj, moi drodzy, często przywoływany fragment z Ewangelii świętego Mateusza, wyznania świętego Piotra u źródeł Jordanu, niedaleko Cezarei Filipowej. To wyznanie miało zapewne miejsce kilkanaście miesięcy, może rok później od tego wydarzenia, o którym pisał w swojej Ewangelii święty Jan. Wtedy Pan Jezus pytał apostołów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i Piotr i inni mówili, no jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, może jesteś jednym z proroków, który powstał. I pytanie Pana Jezusa, a wy za kogo mnie uważacie? Wy, apostołowie. Jak wiemy, Piotr wtedy w imieniu wszystkich powiedział, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. I ta odpowiedź Piotra spotkała się z niezwykłą pochwałą ze strony Pana Jezusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ani ciało, ani krew, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. I ponieważ Piotr wyznał tak wspaniale, tak jednoznacznie wiarę w Jezusa Chrystusa, że jest Bożym Synem, że jest Mesjaszem, Pan Jezus ustanowił go widzialną głową tworzonego przez siebie Kościoła. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Na Tobie, na Piotrze zbuduję Kościół. I to znamy, to wyznanie świętego Piotra. Ale umyka naszej uwadze te wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, które były niejako na początku Jego działalności publicznej. Właśnie to wyznanie Natanaela. Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. A przedtem, tuż przed nim, Andrzej wyznał tę wiarę swoją w Jezusa Chrystusa, mówiąc do Piotra, swego brata, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I ponieważ też był przekonany, że Jezus jest właśnie tym oczekiwanym Mesjaszem, zaprowadził Piotra do Pana Jezusa. Powstawała zatem wokół Chrystusa szczególna jedność Jego Mistrza i słuchających Go apostołów. Słuchali Go, spotykali i wierzyli. I tę swoją wiarę wyznawali wobec całego świata. Tak jak to na początku swojego pierwszego listu
napisał święty Jan. Cośmy widzieli, co słyszeliśmy, co oglądały nasze oczy, czego dotykały nasze ręce, to wam oznajmiamy. Bo myśmy widzieli i uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. To wam oznajmiamy. Takie były też losy wszystkich apostołów. Zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział im tuż przed swoim wniebowstąpieniem, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, uczcie ich zachowywać tego wszystkiego, czego was uczyłem. I udzielajcie im chrztu w imię Trójcy Przenajświętszej. To apostołowie czynili. Głosili tę samą prawdę Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który specjalnie został zesłany na świat przez Ojca, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak to sam Pan Jezus powiedział podczas swej nocnej rozmowy z Nikodemem. Mocą Ducha Świętego, którego otrzymali w dzień Pięćdziesiątnicy, tę prawdę o Chrystusie, Bożym Synu, głosili wszędzie, z całą mocą. I za tę prawdę cierpieli. I głosząc ją w sposób jednoznaczny i do końca, za tę prawdę musieli oddać swoje życie. Wszyscy apostołowie przecież są męczennikami. Poza świętym Janem Ewangelistą, który też został skazany na okrutną zresztą karę śmierci w Rzymie. Miał być ugotowany żywcem w oleju. No ale jak podaje tradycja Kościoła, został cudownie ocalony. I to tak zdumiało ówczesnego cesarza Domicjany, jak jego otoczenie, że kazali świętego Jana usunąć z Rzymu i osadzić go na małej wysepce skalistej, samotnej na wyspie Patmos. Dla Chrystusa cierpieli. Chrystusa głosili. Razem z Nim byli gotowi oddać życie dla Królestwa Bożego. I dlatego właśnie, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu w Księdze Apokalipsy, w tej wspaniałej wizji Nowego Jeruzalem, wizji Kościoła w chwale, u fundamentów tego Kościoła są wypisane imiona wszystkich apostołów. Nasza wiara, wiara Kościoła od prawie 2000 już lat, buduje się na tym wyznaniu Piotra i innych apostołów. I Andrzeja, i Filipa, i potem jeszcze także Piotra wtedy, kiedy Pan Jezus, będąc nauczając o Eucharystii w synagodze w Kafarnaum, widział, że ludzie odchodzą od Niego, mówiąc, to jest twarda mowa, kto jej może w ogóle słuchać. I wtedy Pan Jezus postawił apostołom dramatyczne pytanie. Wy też chcecie odejść ode mnie? Też chcecie się ode mnie odwrócić? I Piotr w imieniu wszystkich powiedział, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, bo myśmy uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. W to wierząc, przeniknięci mocą Ducha Świętego, tę prawdę głosili. Jak wiemy, gdy chodzi o to, dokąd się udał święty Bartłomiej po zesłaniu Ducha Świętego, krążą różne tradycje i podania. Także w kilku apokryfach, czyli takich pobożnych pismach, które powstały w II, III wieku, a więc bardzo
szybko, gdy chodzi o tworzenie się chrześcijańskiego nowego świata. Zasadniczo przyjmuje się to, że zginął, że poniósł męczeńską śmierć w Armenii, że był przerażająco torturowany, powieszony na krzyżu, odarty ze skóry, do końca wierny, do końca niezłomny w tym wyznawaniu swojej wiary. I inni patrząc na Bartłomieja, ale podobnie także na innych apostołów, gdy tak do końca, mimo cierpień przerażających, wyznawali swoją wiarę w Chrystusa, nawracali się na ich wierze, na ich świadectwie. Od samego początku zatem buduje się Kościół. Jest jeszcze jedna bardzo ważna tradycja związana właśnie z tym świadectwem apostołów, tym także ze świadectwem Bartłomieja i to, że Kościół budowany jest na fundamencie apostołów. To tak zwany skład apostolski, czyli pierwsze wyznanie wiary pierwotnego Kościoła. Jak wiemy, moi drodzy, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, wyznajemy wszyscy wiarę, nasze credo, nasze wierzę w jednego Boga według symbolu, czyli według pewnej formuły, która powstała na skutek refleksji filozoficznej, uchwalona na Soborze w Nicei w 325 roku, a potem jeszcze rozszerzona na Soborze w Konstantynopolu. Wypowiadamy zatem tak zwany symbol nicejsko-konstantynopolitański. Ale pierwej powstał inny symbol, zwany właśnie składem apostolskim. I według tradycji nazwa tego symbolu, skład apostolski, wynika z tego, że kiedy doszło do pierwszego soboru w roku około 50, w którym wzięli udział apostołowie, każdy z nich wyraził jedną prawdę wiary Kościoła. I tak utworzył się symbol, wyznanie wiary składające się z 12 artykułów wiary. Każdy z apostołów, każdy z tych 12 dołożył od siebie jedną prawdę, która tworzy wyznanie wiary całego Kościoła. I stąd skład apostolski. Wyznanie wiary apostołów dzięki temu, że każdy z nich dołożył cząstkę swej wiary do całości Kościoła. Na wierze Kościoła buduje się Kościół. Na tej wierze, którą my wypowiadamy także, kiedy odmawiamy skład apostolski w naszych modlitwach domowych, podczas różańca, także przy koronce Bożego Miłosierdzia, wiemy doskonale, jak ten skład apostolski brzmi. Jest w nim wyznanie najpierw wiary w Boga, w Trójcy Święty jedynego, bo mówimy, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, a potem wyznajemy wiarę w Jego Syna jedynego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego i tu pojawia się imię trzeciej osoby boskiej, a potem zaznaczona jest cała historia zbawienia związana z Jezusem Chrystusem. Narodził się z Maryi Panny, został umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł, zmartwychwstał,
wstąpił do piekieł, czyli do otchłani, by wydobyć przebywających tam świętych ludzi Starego Przymierza. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego i stamtąd przyjdzie. Kiedyś, w dniu ostatecznym, sądzić żywych i umarłych. I stąd raz jeszcze wyznanie wiary w Ducha Świętego, w Kościół Święty, Powszechny, Apostolski i wiara w świętych obcowanie. I w to, że dzięki Bożemu miłosierdziu możemy dostąpić odpuszczenia grzechów i ostatecznie zmartwychwstanie naszych ciał i żywot wieczny. Skład apostolski, wiara Kościoła jedynego, świętego, apostolskiego właśnie, powszechnego, budowana na wierze apostołów. Moi drodzy, gdziekolwiek będziemy na świecie, gdziekolwiek spotkamy się z wierzącymi katolikami, tam będzie właśnie ten skład apostolski odmawiany. I wszędzie będziemy się tam czuli niejako u siebie, chociaż w różnych krajach, w różnych językach będzie ten skład apostolski wypowiadany. Ale co do treści, zawsze będzie ten sam. I mówię o tym dlatego, między innymi, moi drodzy, że kiedy wasz czcigodny ksiądz, proboszcz, dziekan na początku dzisiejszej uroczystości przypomniał historię tej parafii, tej świątyni, tego kościoła, wskazywał, że żyli tutaj od początku ludzie prawdziwie pogranicza, a to znaczy różnych także narodowości, różnych tradycji, zwłaszcza węgierskiej, polskiej, słowackiej. Ale gromadzili się w jednej świątyni. Wypowiadali swoją wiarę co do treści taką samą. Choć być może zwłaszcza w domach, w swoich własnych narodowych językach. Czuli się tutaj u siebie, złączeni tą samą apostolską wiarą, wypowiadaną co do treści tym samym jednym symbolem. Ta piękna, wspaniała przeszłość, sięgająca siedmiu już wieków, jest, moi drodzy siostry i bracia, wielkim zobowiązaniem na przyszłość. Jako ludzie mający, wyrastający z różnych tradycji, tworzycie szczególną jedność. Dla was wszystkich wspólnym domem jest Kościół i ta sama wiara. I jej trzeba bronić przede wszystkim dzisiaj, kiedy świat chce, jak wielokrotnie to powtarzał z bólem święty Jan Paweł II Wielki i wielokrotnie także powtarzał ojciec święty Benedykt XVI, że ten świat chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było. A wierzący w Boga, w Trójcy Świętej jedynego ludzie mówią, a ja wierzę. Co więcej, a ja chcę według tego mojego credo, mojego wyznania wiary, kształtować swoją codzienność. Na przekór temu światu i jego nieraz bardzo zwodniczym i kłamliwym obietnicom. I jestem gotowy tę wiarę głosić w porę i nie w porę, jak pisał święty Paweł Apostoł. Niezależnie od tego, czy to się światu podoba, czy nie. Bo wiążę swoje życie z Bogiem od momentu chrztu świętego i wierzę, że w Kościele mogę być przez Boga umacniany
Jego słowem i Jego ciałem. I mam głęboką nadzieję co do tego, że miłosierny Bóg przygarnie mnie do siebie na wieczność całą. Ja w to wierzę. Ja według tego żyję. I tu chciałbym nawiązać do tych pięknych słów waszych przedstawicieli na początku dzisiejszej mszy świętej, przypominających to, że obchody 700-lecia waszej parafii przypadają w czasie szczególnym, w roku rodziny, pod opieką świętego Józefa. Sami doskonale wiecie, jak właśnie instytucja małżeństwa i rodziny jest dzisiaj narażona, jak trzeba jej bronić, jak trzeba uważać wizję katolicką małżeństwa i rodziny jako prawdziwy skarb. Skarb wyrastający z naszej wiary po to, żeby tą wiarą żyć na co dzień w waszych domach, w waszych rodzinach. Ten skarb przekazywać dalej kolejnym pokoleniom, bo przecież głęboko w to wierzymy i mamy naszą nadzieję, że dzieje tej świątyni tak pięknej i wspaniałej, a przede wszystkim dzieje tej wspólnoty, która kiedyś zgromadziła się wokół zamku na Niedzicy, osiągnąwszy swoje 700 lat historii, będą trwały nadal w tym samym duchu wiary, w tym samym trudzie miłości, w tej samej niezawodnej nadziei, która nas prowadzi na spotkanie z Bogiem. I o to, żeby tak się stało, żeby to, co się dzieje dzisiaj, teraz, przedłużało się jak po najdłuższe lata na przyszłość. O to prosimy Boga w dzisiejszej uroczystości waszego parafialnego patrona, świętego Bartłomieja Apostoła. By trwając na świadectwie jego wiary, by budując swoje życie na świadectwie także życia innych apostołów, budować swoją teraźniejszość i przyszłość. Swoje dziś przekładające się na codzienność i swoje jutro na tym wspaniałym fundamencie wiary, który daje nam pewność, że życie nasze będzie udane i szczęśliwe i że kiedyś da Pan Bóg spotkamy się w wielkim zgromadzeniu Nowego Jeruzalem, gdzie niezliczone rzesze ludzi będą wspólnie wysławiać Boga, wiedząc jednocześnie, że to wysławianie zawdzięczamy tym, którzy prawie 2000 lat temu uwierzyli w Chrystusa i wyznali w Niego swoją wiarę. Módlmy się zatem, abyśmy otrzymując od naszych ojców i praojców ten skarb wiary, w sobie go pomnażali i przekazywali dalej ku szczęściu całego Kościoła. Amen.